Krzysztof Gibek, Winner Gwardia Wrocław. No może trochę takiego lekkiego podsumowania. No niestety te dwa mecze ostatnie 0-3-0-3. Ciężka pigułka dla wrocławskiej drużyny. Bardzo trudna. Zawsze porażki są trudne, ale trzeba je wziąć jakoś na klatę. Mnóstwo błędów własnych. Myślę, że tutaj brak konsekwencji w zagrywce, no bo to było, myślę, co za tym idzie, nasze przyjęcie też oczywiście. Tu mieliśmy chyba największy problem w tych dwóch meczach z naszym przyjęciem i z naszą zagrywką. No i myślę, że to zrobiło różnicę. Zagrywka zawsze ustawia mecz, no i to było widać. Nieprzypadkowo wziąłem się do rozmowy, dzięki, że się zgodziłeś, no bo nie ukrywam, że no te petardy związane z tymi zagrywkami, no przez te dwa mecze, no naprawdę na tym najwyższym chyba poziomie. Jak ty się czułeś, jeżeli chodzi o taką dyspozycję fizyczną? Fizycznie może ciężko powiedzieć akurat mi, no bo tak, no każdy z nas ma swoje problemy zdrowotne, no i myślę, że to też jakoś, no każdy chce dać jak najwięcej na boisku, no ale jednak czasem po prostu zdrowie nie daje za wygraną. I tutaj no, też mamy swoje problemy, no ale to nie jest oczywiście wytłumaczenie tych porażek. Dobra, ostatnia rzecz po takich dwóch trudnych meczach. To reset związany z dniem wolnym i powrót do treningów chyba łatwo nie będzie. Porażki zawsze też motywują do cięższej pracy. Tego materiału jest do analizy. To były dwie topowe drużyny, i Bydgoszcz, i dzisiaj Lublin. Pokazali swoją dobrą siatkówkę, pokazali nam też, czego nam brakuje, aby się z nimi w tym momencie równać. Mamy jeszcze czas, chcemy przygotować się, bodajże za tydzień gramy z Jaworznem. Mamy tydzień na przygotowanie się do tego meczu, no i chcemy przede wszystkim budować tą swoją grę po to, aby w play-offach się odbyć.